Dzisiaj jest pierwsza niedziela po Trójcy Świętej. Jest ze mną Zuzia i Piotrek. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dzisiaj chcemy porozmawiać o czymś innym niż zwykle, ponieważ o roku. Co to jest rok? Macie jakiś pomysł, jaki może być rok? Rok może się składać z 12 miesięcy i 4 pół roku, tak? Tak. Właśnie, to jest rok kalendarzowy. A kiedy rok kalendarzowy się zaczyna? Kiedy jest Sylwester i potem się świetnie bawimy? 1 stycznia. I 1 stycznia zaczyna się rok kalendarzowy. A jaki jeszcze jest inny rok? Rok szkolny pierwszy. Września, 1 września, już za niedługo zaczyna się rok szkolny. Ale spokojnie, na razie myślimy o tym, że za tydzień, no 2 tygodnie kończymy rok szkolny i wszyscy żyją już wakacjami. I właśnie to jest czas, fajny czas. Czasem czas idzie bardzo szybko, a czasem czas nam się wlecze i wlecze. Tak to z tym czasem jest. Jest czas wstawania, czas kładzenia się, czas zabawy i czas nauki. I moi drodzy, wszystko ma swój początek i koniec. Zgadza się? Jest zawsze początek i koniec? Tak. Mam tutaj coś, co ma swój początek. Coś, i popatrzcie, jak wysuwam, to cały czas pojawia się coś nowego. I nagle, kiedy tak wysuwamy, to, co było nowe wcześniej, staje się czymś starym, ponieważ pojawia się nowe. I tak jak w kalendarzu i w roku kalendarzowym, tak samo i zrobiono w kościele. Kiedy kończy się rok, połączono go z początkiem kolejnego roku. I wiecie, w kościele jest dokładnie tak samo. Kiedy kończy się jakiś rok kościelny, to zaraz potem zaczyna się nowy. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku rok kościelny, jaki przeżywamy, nazywamy Rokiem Wolności Chrześcijańskiej. Ale o poszczególnych świętach troszeczkę więcej. Tak jak już mówiliśmy na samym początku, dzisiaj jest pierwsza niedziela po Trójcy Świętej. Dzisiaj rozpoczyna się półrocze, tak jak mamy napisane, półrocze Kościoła. Drugie półrocze nazywa się półrocze Pana. Rok kościelny, wiecie kiedy zaczynamy? Nie. Rok kościelny zaczynamy pierwszą niedzielą Adwentu. W roku kościelnym mamy 3 bardzo ważne święta. Jest to Boże Narodzenie, jest to Wielkanoc oraz Święto Zesłania Ducha Świętego. Jest takie czerwone, można powiedzieć, że jest gorące. Dlaczego? O tym będzie za chwilkę. Przed każdym z tych świąt jest czas, kiedy musimy się przygotować do świętowania, do tego, żeby w odpowiedni sposób te wyjątkowe święta móc przeżywać. Przed Bożym Narodzeniem mamy 4 niedziele. 4 niedziele, kiedy się przygotowujemy na przyjście Pana Jezusa. Później, przed Wielkanocą, mamy aż 6 niedzieli. Mamy więcej czasu, żeby się przygotować, ponieważ są to bardzo ważne święta. Wielki Czwartek, ustanowienie Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, kiedy Pan Jezus umarł za nasze grzechy, oraz Wielkanoc, kiedy Pan Jezus zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Co jest bardzo ważne, Zuziu, widzisz dobrze? Co jest bardzo ważne też, kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, niebowstąpienie Pańskie 40 dni po Wielkanocy, to obiecał, że przyjdzie Pocieszyciel. O tym mówiliśmy 2 tygodnie temu. To była właśnie szkółka o zesłaniu Ducha Świętego. To jest właśnie 3 z tych ważnych świąt i są to właśnie takie okresy roku kościelnego. Okres Bożego Narodzenia, okres Wielkanocy i okres Trójcy Świętej, Ducha Świętego. A oprócz tego, to co dzisiaj mówiłam, pierwsza niedziela po Trójcy Świętej rozpoczyna okres Kościoła. Widzicie, mamy tu trochę takich zielonych miejsc. Jest to czas, kiedy tak jak właśnie te nasze otoczenie jest całe zielone i wszystko to, i trawa, i drzewa, i rośliny rosną, prawda? I tak samo my, jako chrześcijanie, mamy rosnąć.
I kolor zielony przypomina nam właśnie o takim duchowym wzroście. Nie tylko mamy rosnąć, jedząc różne rzeczy wzdłuż i wszerz, ale właśnie w naszej wiedzy, w poznawaniu Pana Boga. W półroczu Kościoła są takie święta jak pamiątka poświęcenia Kościoła, święto żniw, pamiątka reformacji, pamiątka umarłych. Wtedy też nawiązujemy przy pamiątce umarłych do czasów ostatecznych. Przypominamy wszystkich zmarłych, których już z nami nie ma, naszej rodziny, i sami myślimy i nawiązujemy do niedzieli wieczności. Jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Wtedy właśnie mówimy o tym, że co nas czeka w niebie, że Pan Jezus tam poszedł i przygotował dla każdego z nas tam miejsce. Czy jesteśmy gotowi, żeby tam pójść? Tak wygląda rok kościelny. Ale chciałabym, żebyście się zastanowili wszyscy razem, dlaczego akurat takie kolory? Dlaczego ja pomalowałam to na fioletowo, to na biało, to na zielono, na czerwono? Dlatego, że tak jak wejdziecie do kościoła tego dnia, w tą niedzielę, to możecie zobaczyć, że kościół jest ustrojony w tych kolorach. Każda niedziela ma właśnie przypisany swój kolor. Kolor, który właśnie nam mówi, czy mamy się na coś przygotować, przemyśleć, czy świętujemy coś bardzo ważnego, czy mamy czas, kiedy mamy wzrastać i poznawać Pana Boga jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Jest to bardzo ważne, abyśmy właśnie w niedzielę, jako Dzień Święty, świętowali i spędzili czas z Panem Bogiem. Nie tylko ze sobą nawzajem, ale Pan Bóg specjalnie stworzył ten dzień po to, żebyśmy odpoczęli i spędzili czas z Nim. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj nauczyli się, może powtórzyli piosenkę, która właśnie mówi o najważniejszym z przykazań Pana Boga. Zaśpiewajmy. Pan Bóg jest bardzo dobrym Bogiem i o tym mówi na piosenka, której uczyliśmy się niedawno. Powtórzmy ją wszyscy razem. Bóg dobry dla mnie jest. Bóg dobry dla mnie jest, On trzyma mnie, pomaga stać. Bóg dobry dla mnie jest, Bóg dobry dla mnie jest, Bóg dobry dla mnie jest, On syna dał, by za mnie zmarł. Bóg dobry dla mnie jest. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień. Pomóż nam go w odpowiedni sposób świętować. Daj nam chwilę zatrzymania się i pamiętania o tym, że Ty jesteś Bogiem. Bogiem Ojcem, Bogiem Zbawicielem i Bogiem Duchem Świętym. Pomóż nam rosnąć w wierze. Amen. Podsumowując, rok kościelny zaczyna się od Adwentu i kończy się na Niedzieli Wieczności. Posiada wiele kolorów, które zachęcają nas do zastanowienia się nad sensem danej niedzieli i świąt. Kolor biały, tak jak między innymi tutaj, to kolor czystości i niewinności. Kolor zielony to kolor nadziei i myślenia o tym, co będzie kiedyś, wzrastanie wierze i budowanie swojej wiary. Kolor czerwony, takie jak święto zesłania Ducha Świętego, pamiątka Kościoła, pamiątka Reformacji, Wielki Piątek często też, związane są z krwią, z męką, ze śmiercią, a także z Kościołem, zesłaniem Ducha Świętego. Są to bardzo ciekawe i bardzo ważne dla nas święta. Kolor fioletowy nawiązuje do pokuty. Jest to czas Adwentu oraz czas pasyjny. I ostatni kolor, kolor czarny, to jest kolor śmierci, właśnie Wielki Piątek. I często pamiątka umarłych jest także kolorem czarnym. Zastanawiam się, które z tych świąt jest dla Was najważniejsze. Zastanawiam się, czy faktycznie w niedzielę spędzacie czas z Panem Bogiem. Zastanawiam się, który z tych kolorów w kalendarzu roku kościelnego Ci się najbardziej podoba.
Zachęcam Cię, kiedy będziesz w kościele, spójrz, jaki kolor liturgiczny ma dana niedziela. Spójrz na wystrój kościoła, spójrz do świecznika, bo nie wiem, czy wiesz, to w ramach ciekawostki, w każdym do niedzielę jest napisane przy introicie, jaki właśnie jest kolor liturgiczny. Zachęcam Cię do tego. A teraz zabieramy się do wykonania właśnie takiego roku kościelnego. W naszym śpiewniku przy nazwie niedzieli, przy introicie, za każdym razem mamy napisany kolor, jaki jest właśnie danej niedzieli. To Wam może podpowiedzieć. Chciałabym Was zachęcić dzisiaj do wykonania takiego kalendarza roku kościelnego. Macie link do pobrania na dole strony. Jest to obrazek z książki Abym był jego własnością. Mam nadzieję, że będzie nam przypominał o wszystkich świętach i o tym wszystkim, co jest ważne w ciągu roku kościelnego. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj razem z nami. Życzymy Wam dobrej niedzieli. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.